patrzcie, no patrzcie. No głupi jestem. Masz tu monetę. Jest moneta. Odkrywca historii, sklep z wykrywaczami metali oraz rodzinka detektorystów.pl zapraszają na film. Witam Was serdecznie na kanale Odkrywca Historii. Witam Was w nowej serii ku przygodzie. Nowa seria filmów to nasze podróże, nasze mieszkanie w busie, jak również poszukiwania z wykrywaczem metali w nadmorskich plażach, ale nie tylko. Skończyliśmy właśnie poszukiwania na plaży w Stegnie, no i przemieszczamy się dalej. Ustaliliśmy razem z grupą naszych kompanów, towarzyszy poszukiwań, że jedziemy na Wyspę Sobieszewską. Podobno tam jest bardzo ciekawie, bardzo dużo osób przyjeżdża tam z Gdańska i nie tylko. I spodziewamy się bardzo dużo znalezisk, oczywiście poszukując wykrywaczem metali. Jechaliśmy właśnie do Mikoszewa, do przeprawy promowej. Będziemy pewnie musieli chwilkę poczekać, zanim prom przypłynie z drugiej strony i nas zabierze. Ale za tą przyjemność najpierw trzeba będzie opłacić jakiś bilecik. I loda! Oczekując, aż przypłynie tutaj prom i nas zabierze, pokażę Wam jeszcze bunker, który usytuowany jest na ujściu Wisły do morza. Bunker strzelecki zachowany w bardzo dobrym stanie. Tutaj jest wejście do niego. No i sobie obejdziemy go i pokażę go Wam całego. Tutaj są otwory strzeleckie, dobrze zachowane. W ogóle bunker w bardzo dobrym stanie zachowania. O, i tak to on wygląda. A tu płynie nasz prom, a tam ktoś robi przejażdżki bananem. Przeprawa w Mikoszewie, nie ma innego wyjścia, trzeba przepłynąć przez Wisłę, ewentualnie zrobić taką pętlę z 30 km, żeby dostać się na drugą stronę. A teraz chwila skupienia, wjeżdżamy na prom. Czekamy, co ten pan nam pokazuje. I musimy wysiąść? Nie, musimy zapłacić za przepłynięcie promem 25 ziko. I odpływamy już od brzegu. Niesamowite uczucie i wrażenie, jakbyśmy co najmniej do Szwecji płynęli. Ewelina się rozgląda i skupia. Chyba do morza. Tutaj, tak jak widzimy, no, ale tam. Jesteśmy na środku Wisły, a tam, jak widzisz, te statki jest morze. A czemu my tam jeszcze nie byliśmy, na jednym albo na drugim roku? Wszystko przed nami. I my jesteśmy już w Gdańsku. Chwila, moment i jesteśmy w Gdańsku. Aż dziwne. Straż Miejska podjechała, dostajemy instruktaż, żeby bezpiecznie chodzić po plaży i to fajnie, bo fajnie jesteśmy tutaj przywitani, nie ma zakazów, a jest tylko informacja. No i wchodzimy na plażę na Wyspie Sobieszewskiej. Zapowiada się ciekawie. Bynajmniej... Chcemy znaleźć? Złoto! Złoto! Powodzenia życzę. Juhu! Dobrze, że zmieniliśmy tą miejscówkę i są już pierwsze efekty. 2 złote przy samej linii brzegowej. Jak na razie to są moje dzisiejsze znaleziska. Potem może więcej coś znajdę, ale zobaczymy. Jak wyniki? Słabo. Same kapselki.
bardzo drobny sygnał. A się zapowiadało. O! O! Złotówka! Haha! Brawo! Mamy! No, jeszcze trochę. A? Opłaca się chodzić, nie? Opłaca. Polecam. Jak wyniki? Ja 4,50 odpłakałem, ale przy samym wejściu. No to już ładnie. No. Patrzę, myślałem, że to rączka od widelca jakiegoś czy od łyżki, a to jakaś stonoga, zobaczcie. Zabawka jakaś. Spójrzcie, jakiego fajnego ludka znalazłam. Przez chwilę myślałam, bo tak przy samej linii brzegowej leżało, że to drewnianka, ale patrzę, kurde, taki ciekawy Indianin. Jak się stało na super poszukiwacza i super znajdźki, a całe 20 groszy. Widać? Widać, 2 złote. Okej, 2 złote, super. Jednak coś jest. Gitara. Miód dla uszu. Całe 50 groszy. Patrzcie, jeszcze jest. 2. Niestety, na pół piwa zostało. Dozbierać. Spójrzcie tam dalej. Byłem u tego pana, żeby go obudzić. Bo myślałem, że coś się stało, natomiast jest pod wpływem, ale poprosiłem, żeby zszedł z plaży, bo jest słońce, może dostać udaru. Powiedział, że nie potrzebuje pomocy i że mam iść dalej prowadzić poszukiwania. Porozmawiałem jeszcze z tym panem, prosiłem go po raz kolejny, żeby zszedł z plaży, natomiast no, nie był skłonny jakby posłuchać mojej sugestii, nawet był trochę agresywny, także sobie odpuściłem, żeby też czasami nie dostać przysłowiowego laczka, natomiast chęć pomocy z mojej strony była jak najbardziej. W sumie to nie pierwszy raz, bo często chodząc po plażach mamy takie przypadki, osoby, które są czasami pod wpływem, nie mają świadomości, co może zrobić słońce na plaży. Niby jest chłodno, niby jest wiecznie, a tak naprawdę te słońce no, może spowodować duże szkody w organizmie. Jeżeli macie podobne sytuacje, nie bójcie się, podchodźcie do tych ludzi, sugerujcie, żeby po prostu przeszli nawet w inne miejsce, żeby byli w cieniu, żeby no, nie zrobili sobie krzywdy, no bo każdy jest człowiekiem i różnie to w życiu bywa, różnie się może zdarzyć. Czasami można piwko za dużo wypić i przysnąć na plaży. Nie dopuśćmy do tego, jeżeli jesteśmy świadkami takich wydarzeń. Spójrzcie tam w oddali, jednak ten pan się posłuchał i schodzi. A w międzyczasie ja tu miałem sygnał i jest złotówka. Także dwa szczęścia. Szczęścia, że pan zszedł, nic się nie stało i szczęście, że udało mi się coś znaleźć. Dzisiejsze znajdki. 6,60 motorek i miło spędzony dzień.
jeden sygnał, zobaczcie, 10 groszy, a wyskoczyły w sumie dwa sygnały, dwie 10-groszówki. Tego bym się nie spodziewał, ale jeszcze przeszukam tutaj ten teren, może być więcej monet. Ewelinka wcześniej 2 złote, ja 20 groszy, czyli mamy 2,20. Wyspa Sobieszewska już zaliczona, jeżeli chodzi o poszukiwania. I zbieramy się wszyscy już nad skrajem morza, żeby sobie chwilę pobajerzyć, no i zmieniać miejsce naszych poszukiwań. Każdy się chwali, co znalazł. Jeden więcej, drugi mniej, ale zawsze najważniejsze, że wspólnie spędzony miło czas. Jeszcze rada starszych zdecydowała, że jedziemy na jakieś jedzenie. Wybierzemy zaraz, czy będzie to jakiś mak, KFC, czy też przydrożna budka z kurczakiem na rożno. Pokaż, co tam masz. Co tu do pokazywania? Syf! Syf, wszystko. Syf, brud! O, a jeszcze zobacz, ile ten. O, wysypałem. Ale piasku żeś nakosił tu. Piasek wysypałem z tego. Mówiłem ci, my się kładziemy do łóżka, a ty kładziesz wykrywacze do łóżka. Tam. Będą spać z nami? Będą. Proszę, teraz mój. Na honorowe miejsce. O. Dobra. A jeszcze kawy się napiję. Łyczka i kawki. I śmigamy gdzie? Na kurczaka. Na kurczaka. O, zjadą sobie kurczaczka. Z rożna. O matko. Z rożna. Zmęczony? Trochę zmęczony, pełno piachu mam wszędzie. Ale jak na moje pierwsze poszukiwania, było bardzo fajnie. Myślę, że będę jeszcze trochę szukał. Pojedzone i popite. Tak jest. Co prawda nie był to kurczak, a była rybka z surówką. I karkówka. I karkówka. Ostatecznie nie trafiliśmy w to miejsce, gdzie planowaliśmy zajechać. Natomiast teraz zbieramy się, rozjeżdżamy się wszyscy. My wracamy na Mazury, odebrać Hanię i przygotować się do kolejnego wyjazdu. Śmieszna sytuacja. Jedziemy sobie, jedziemy, jedziemy, jedziemy i co? I nam się droga skończyła. I nam się droga skończyła. O, dotąd nas nawigacja poprowadziła. Natomiast plusem jest to, że możemy spojrzeć na stalowy most kolejowy, który już jest nieczynny w tych czasach. Już kolej tędy nie jeździ. A tutaj na lipie słychać pszczoły, jak zapylają kwiaty. Słuchajcie. A kto to jest? Przyjechaliśmy, a ona ucieka. Pogonimy ją. Z mięsem, czy nie? Hania, nie chce z nami do domu jechać? Nie. To my jedziemy dalej w podróż. Na razie, pa, jedziemy dalej. Lecz się pakować. Ale spakowany jestem. Super. Mogę kilka dni tu wziąć. Tęskniłaś za nami? Za mamą. A za tatą? Chciałaś rozstawić się dzisiaj razem? Tęskniłaś za tatą? Zobacz. Ale ty zimna jesteś. Kostki, no co ty? Duma. Kostki, co tak patrzysz z tyłu, co jest? Chodź szybko ubierać się, pakować i do domu. My już dotarliśmy do domku. Ewelinka rozpakowuje busa. Natomiast ja musiałem jeszcze zajść do naszego sklepu Odkrywca Historii, żeby rozpakować towar, no i poodpisywać na mail. Przyszedłem tu ze zbójem, bo tak się cieszył, że przyjechaliśmy, że nie odstępuje mnie na krok. Natomiast na dzisiaj to jeszcze nie koniec poszukiwań. Jedna z dostaw to wykrywacze, najnowszy model wykrywacza Quest X10 ID Max i powiem wam, że ciekawy jestem, jak on działa. W związku z tym pojedziemy sobie jeszcze z Ewelinką troszkę do wieczora, żeby poprowadzić poszukiwania, no i też przetestować ten model detektora. Zbój, jedziesz z nami, czy zostajesz? Zbuju, chodź. Chodź,
Jedziesz z nami, czy zostajesz? Tak. Jedziesz z nami, czy zostajesz? Muszę wam powiedzieć, że tak dawno nie byłam na polu, że stęskniłam się za takimi poszukiwaniami. No faktycznie dawno nie byliśmy, bo ponad miesiąc cały czas siedzieliśmy w lesie, potem nagle jak przyszedł ten sezon ciepła, że tak powiem, słońca, to poszukiwania prowadziliśmy nad morzem i praktycznie, żeby nie dostawa tych nowych wykrywaczy, to dzisiaj pewnie różnie moglibyśmy spędzić czas, a ta sytuacja spowodowała, że chęć testowania najnowszego Questa X10 spowodował, że zrobiliśmy rundkę i znaleźliśmy miejsce, w którym zawsze chodzimy i tu jeszcze taka miła niespodzianka, skoszona trawa. Także zrobiliśmy sobie dzień. Zrobiliśmy dzień, a teraz trzeba zobaczyć, co na tej skoszonej łące wyjdzie z ziemi. Wykrywacz już złożony. Pierwsze wrażenie bardzo pozytywne. Sztyca nowszej generacji z możliwością składania i przekręcania, zobaczcie, w ten sposób do transportu, także patent jest. Cewka Blade 11 cali o nazwie Gorilla Turbo Coil. Jeżeli chodzi o podokietnik, tu są dwie śruby, je odkręcamy, zobaczcie, i podokietnik w dowolny sposób sobie przekręcamy w bardzo przystępny sposób, a do tego jeszcze zobaczcie, jakby ktoś chciał rękojeść wykrywacza przesunąć, to też można zrobić to w prosty sposób. Pyk, myk, zobaczcie, już mam dopasowany wykrywacz. Bardzo przyjemny i szybki sposób, jak mówiłem, to się robi. Co jeszcze zwróciło moją uwagę? Kabel od cewki, zobaczcie, specjalnie zarobiony, nie przełamuje się, co nie ulega też zniszczeniu, także tutaj też jest atut. Natomiast jeżeli chodzi o samą elektronikę, ten najnowszy model Questa X10 ID Max ma 4 programy fabryczne, które w bardzo prosty sposób się zmienia. Pole, program do poszukiwań złota, park, program do ustawienia nasz użytkowników, no i funkcje, zobaczcie, szybkość wykrywacza, dyskryminacje, no i dźwięki. Także przycisk do strojenia do gruntu, zatwierdzania, przede wszystkim też lekki, co pomimo dużej cewki wydawałoby się, że ten wykrywacz może być ciężki, natomiast jest dobrze wyważony i taki widać, że można się w niego wpasować, jeżeli chodzi o poszukiwania. To na tyle wstępu o tym wykrywaczu, a teraz chcę zapoznać się po prostu z jego pracą, zobaczyć, jak on reaguje na znaleziska w ziemi, czy jest głębokim, szybkim i czy zrobi na mnie te pierwsze dobre wrażenie, bo to jest najbardziej istotne. Oj! Emocje jak na grzybach. I coś na wierzchu. Pewnie drut. Pierwszy sygnał, to i tak dobrze. To nawet nie guzik, tylko jakiś ćwiek. Zobaczcie sami. Ale zalegał bardzo głęboko. Nakopałem, ale go wyciągnąłem. ID 6874. Zaraz to sobie wykopiemy. Dźwięk taki pewny. Jeszcze jest to gdzieś tutaj. Dosyć głęboko. Tego bym się nie spodziewał. Gdzieś tutaj. Może z boku jest. Podbierzemy ten sygnał. Mam go już tutaj na wierzchu. Jest pomocnik. I zobaczymy, co to jest. Tutaj jest. A, kluczyk. Kluczyk. Ale dosyć głęboko. Zobaczcie w dołku, na jaką głębokość wyciągnął
ten wykrywacz kluczyk, także są pierwsze sygnały, są pierwsze doświadczenia i są pierwsze większe głębokości. Kawałek chyba jakiejś tubki od pasty do zębów, bądź jakiejś maści na ból. Są poszukiwania, to i obowiązkowo też jest podkowa. Jak jest podkowa, to i zaraz będzie pewnie jakieś szczęście. Oby. Tutaj też jakiś głębszy był sygnał, taki łamany. Zobaczymy, co tym razem. Wartość 70, czyli według mnie jakaś szlachetna stal. Gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Tutaj mamy namierzone to. A, jest to już tutaj. Nie, spadło mi. Nie widzę tego, co to jest. No patrzcie, no patrzcie. No głupi jestem. Masz tu monetę. Ła! Jest moneta, ale zaraz to wyłączę i zobaczę, co jest. Ale moneta, jak głęboko to było, mordka mi się cieszy. Natomiast jest to, sami zobaczcie co. Jeden fenik. Cieszyłem się, ale sama frajda, że udało się tak głęboko wyciągnąć monetę. Zrobimy jeszcze zbliżenie tej monety, żebyście zobaczyli, w jakim jest stanie. Mocno zniszczona, widać tylko nominał 1, ale coś tam widać. Zobaczymy drugą stronę. Jest w tej chwili nieczytelna, ja ją przetrę i co tu widzimy? A no widzimy coś tam, zobaczcie sami, także moneta cynkowa zniszczona, ale co najważniejsze, była bardzo, ale to bardzo głęboko. ID zmienne, ale to na razie nie jest istotne. Ważne, żeby to kopnąć, bo to sygnał do kopania. Gdzieś to tu jest. Pięknie. Zobaczcie, jaka monetka prosto z ziemi. Jeszcze nie wiem, co to jest. Za chwilę ją przerzucę na drugą stronę, żebyście mogli zobaczyć rewers, nie, awers tej monety. Już wam pokazuję. Także tu sobie przerzucimy. O, tu sobie przerzucimy. Coś tu widać, ale nie do końca. Ja tą monetkę przeczyszczę trochę delikatnie, żeby zobaczyć, czy nam się tutaj pojawią jakieś napisy. No i coś tu jest, ale dokładnie nie widzę. Nie widzę, także wykrywacz robi dobrą robotę, ale nie widać. Czekajcie, zrobię w ten sposób. Coś tu widać, ale co? 1756. No niesamowite uczucie. Niesamowita radość. I to za długo nie trzeba było czekać na taką monetę. Soli Civitas Prus? Nie widzę dokładnie, ale spójrzcie sami. To jest strzał. Niesamowity strzał. Tam. Kolejna tubka czegoś tam. Także lipa. A tym razem guziczek. On był praktycznie tuż pod ziemią. Sygnał był pewien. Nie za duży. Z oczkiem.
Wykrywacz go dobrze zasygnalizował. Cóż to takiego? To znowu jakaś tubka. Może tubka i nie. Ale kawałek jakiejś blaszki. Także taka sytuacja. Idę. Nagle zaczepił mnie sygnał, który był bardzo pewny. Podkopuję, a tu taki mały guziczek. Chyba ogłoszę otwarcie sezonu na zbieranie złomu, bo mam już tego trochę. Ale po międzyczasie jeszcze znalazłam takie oto drobnice. 10 feningów zjechane, złachane, 5 groszy nasze współczesne, guziczek taki, o, ale nie czyściłam, bo nie wzięłam ze sobą pędzelka, jakieś tam pierdółki, które i kawałek ołowiu, jakiś mechanizm od zegarka, no i to mi się wydaje takie bardzo ciekawe, taki malusi guziczek z krzyżykiem. Także tak to wygląda. A taki dźwięk oświadcza mi, że coś jest pod cewką. A co to jest? To sami zobaczcie. Kawał żelastwa. Ale sygnalizuje pewnie. Muszę wam powiedzieć, że cieszę się, że udało nam się jeszcze wyskoczyć na poszukiwania. Jest po prostu piękne popołudnie. Piękne miejsce. No i piękna kobieta, która kosi fanty. Jeszcze rzutem na taśmę przy samochodzie. Ewelinka wyhaczyła sygnał. Za chwilę zobaczymy, co to tam jest. Puszka! Puszka, ale to po niemiecka. Zobacz, śledzi. Jeszcze śmierdzi rybą. I tak oto kończymy dzisiejszy wieczór i dzisiejsze poszukiwania. Natomiast jeżeli chodzi o sam detektor, który dzisiaj użytkowałem, muszę powiedzieć, że jest ok, że każdy, kto będzie użytkował ten wykrywacz, sobie z nim poradzi. Jest prosty, intuicyjny w obsłudze. A co ja mogę dodać? Że jest lekki, bo miałam go tylko w ręku. No. I tylko w ręku. No. Miałaś okazję poszukać i... Jednak wolę swoje. Ale nie, tak naprawdę to się napaliłem na poszukiwania tym detektorem, także przyjdzie czas na testowanie przez Ewelinkę. Fakt, pomimo że ma większą cewkę, 11-calową, jest dobrze wyważony, jest lekki, świetnie sobie poradzi, jeżeli chodzi o ciężar, dziecko i też kobieta użytkując go. Pomimo że ma dużą cewkę, łatwo jest namierzać sygnały, jest głęboki, czuły, no i ma dobrą też separację, bo miałem kilka takich sytuacji, gdzie było żelazo, jakiś śmieć kolorowy i przełamywało mi to ładnie. Także podsumowując, sprzęt ok. Jeszcze wam pokażę ten detektor w całej okazałości. Ceweczka. Zobaczcie na te charakterystyczne czerwone wstawki w wysięgniku. Mały, zgrabny panel. Podłokietnik. Co tu więcej dodać? Wracamy do domu. Intensywny dzień dobiegł ku końcowi. My już w komplecie. Także było ciekawie? Zmęczona? Troszkę. Było miło, sympatycznie. Coś tam wyskoczyło. No ja mam trochę jeszcze niedosyt, jeżeli chodzi o poszukiwania. Bo ja tym bardziej. Słabo nad morzem generalnie. No na polu ta jedna ciekawa monetka, ale słabo. Także dzisiaj już się w trakcie naszych poszukiwań umówiłem na jutro na poszukiwania, ale jedziemy niestety ze znajomym na plażę i tam będziemy prowadzić poszukiwania, żeby
jeszcze potestować kolejne modele wykrywaczy. Natomiast Hania, tęskniłaś za nami czy nie? Babci nie tęskni. No, nie tęskniła. Chyba bardziej zbój za nami tęskni niż Hania. Prawda? Prawda. Powiedz chociaż jedno zdanie dzisiaj. Zbój by jej zęby wybił. Tak, tak jest. Także do zobaczenia. Dziękujemy przede wszystkim, że nas oglądacie. Dziękujemy, że nas wspieracie. Dziękujemy za wasze wpłaty dla nas, które są przekazywane na paliwo. Serdecznie wam dziękuję. Pozdrawiamy wszystkie osoby, które nas oglądają. Do zobaczenia w następnym odcinku. Do zobaczenia. Odkrywca historii to sklep, który prowadzi sprzedaż wykrywaczy metali, cewek, propointerów, jak również magnesów neodymowych. Prowadzimy sklep internetowy www.odkrywcahistorii.com, jak również sklep stacjonarny w miejscowości Susz. Prowadzimy również sprzedaż ratalną, raty 0% paju. Pozdrawiam was obsługa sklepu Krzysiu i Ewelinka.